Od 30 lat Caritas Diecezji Radomskiej pomaga najbardziej potrzebującym. To tysiące dziecięcych uśmiechów. To setki wydawanych dziennie obiadów dla bezdomnych. To letnie i zimowe obozy. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Jadłodajnie. Domy dla dzieci. Warsztaty terapii zajęciowej czy streetworkerzy. Teraz Ty możesz dołączyć do tej pomocy i czynić dobro. Przekaż 1,5%. To miłość, która procentuje. Maciej Zieliński, witam i zapraszam na program Kontrast w Zebra TV, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Norbert Barszczewski, dyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego dla dzieci niewidomych i słabowidzących w Radomiu. Dzień dobry, panie dyrektorze. 20. Ogólnopolski Integracyjny Konkurs Piosenki Śpiewajmy Razem to już jutro. We wtorek, 9 maja, odbędą się przesłuchania konkursowe, a w środę wielki finał. Wszystko to będzie miało miejsce w sali koncertowej Radomskiej Orkiestry Kameralnej. Panie dyrektorze, 20. jubileuszowy konkurs, a zatem wyjątkowy. Czym będzie się on różnił od dotychczasowych czy poprzednich edycji? Samą jubileuszowością, 20, tak? Przede wszystkim pierwsza różnica, natomiast specjalnych zmian w samej formule konkursu, który jest wypracowany od wielu, wielu lat, my nie wprowadzamy. Jest to powrót jakiś do kontaktu bezpośredniego z wykonawcą. W ubiegłym roku już się udało, mówię o okresie pandemicznym, który bardzo mocno nam zaszkodził, tak? My nie przerwaliśmy konkursów, robiliśmy je w formie online, co było bardzo trudne. Cieszymy się, że w ubiegłym roku, że ten rok już bezpośredni udział dzieci. Poza tym jest to też inne przeżycie, dla samych wykonawców, tak? Wielka scena, oklaski, widownia, to zupełnie co innego niż internet i ewentualnie kanał w YouTubie. Mm-hmm. Nie ta bajka. Ale panie dyrektorze, domyślam się, że co prawda jest to jubileuszowa, będzie specjalny tort, o tym rozmawialiśmy przed programem, ale też będzie to, co sprawdziło się i sprawdza się od lat. Formuła tak, sprawdza się od lat, odkąd jesteśmy w Radomskiej Orkiestrze Kameralnej, w sali koncertowej. Właściwie formuła jest ta sama. Pierwszy dzień to są przesłuchania, drugi dzień to jest koncert finałowy, poprzedzony godzinę wcześniej warsztatami muzycznymi dla młodych wykonawców, prowadzonym przez radomskich muzyków tak naprawdę, zaprzyjaźnionych z nami. Robią to pro publico. Fajnie im to wychodzi. Dzieciaki się naprawdę bardzo, bardzo garną do tej formy zajęciowej. Pewnie wynoszą z tego też bardzo dużo, z korzyści ją dla nich. Natomiast sam tort, o którym pan wspomina, o tyle wyjątkowy, że sami się zastanawiamy, jak z nim wjechać do końca na to pierwsze piętro, bo to jest kilkadziesiąt kilogramów tortu. Nakarmić 400 osób publiczności nie jest taką prostą rzeczą, tak? Zwykłym tortem. Ale mam nadzieję, że się uda, że będzie okej. Na pewno państwo dadzą sobie radę. 400 osób to także ręce, które mogą w tym przypadku państwu pomóc i wesprzeć. Ale panie dyrektorze, mówimy o konkursie. No, za konkursem, za tym słowem kryje się także rywalizacja, ale chyba w przypadku państwa konkursu słowem kluczowym, zresztą zawarte jest to w tytule tej imprezy, jest słowo integracja. Tak, ta inność tego konkursu, dziś może już nie tak znacząca, ale 20 lat temu na pewno, polegała na tym, że my równolegle kategoryzowaliśmy dzieci, młodzież na dwóch płaszczyznach. W jednej kategorii osoby pełnosprawne w przedziałach wiekowych, w drugiej kategorii osoby niepełnosprawne również w przedziałach wiekowych. Nigdy nie dopuściliśmy i to było z założenia od początku, żeby na jednej scenie rywalizacja miała być między osobami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi. Rywalizacja, podkreślam to. Występują na tej samej scenie, mają te same możliwości, ale nie rywalizują między sobą, ponieważ no, nie do końca byłoby to uczciwe, nie do końca w porządku wobec osób niepełnosprawnych. Stąd ta równoległość dwóch rywalizacji, jak to pan nazwał. Wspomniał też pan o 400 osobach, które będą uczestniczyły w tym wydarzeniu, a zatem to też jest integracja, poznanie siebie, wymienienie się własnymi doświadczeniami, spostrzeżeniami, poznanie się. Tegoroczna edycja w przesłuchaniach wtorkowych to jest ponad 170 zgłoszonych wykonawców, a częstokroć są to zespoły dwu-, trzyosobowe, kameralne czy wieloosobowe. Łącznie to jest ponad 300 wykonawców na scenie, którzy się przewiną.
plus ileś osób z zaproszonych gości i na jednej publiczności tak naprawdę, dzieciaki pełnosprawne i niepełnosprawne, dorośli pełnosprawni i niepełnosprawni, nie do przecenienia walory funkcjonowania w jednym środowisku, w jednym miejscu, w jednych warunkach, uspołecznienie, przyzwyczajanie się do siebie nawzajem, oduczanie już tych najmłodszych dzieciaczków z przedszkoli, chociażby takiego sensatywnego podchodzenia do osoby niepełnosprawnej. To są rzeczy, których się nie da nauczyć bez kontaktu, tak, obu grup. To też jest założeniem gdzieś tak naprawdę od początku tego typu rzeczy robienia. Panie dyrektorze, 12 maja, czyli już za kilka dni, w piątek, rusza głosowanie na projekty, które zakwalifikowały się do czwartej edycji budżetu obywatelskiego Mazowsza. Wniosek mógł złożyć każdy mieszkaniec województwa mazowieckiego. Państwa ośrodek zgłosił swój wniosek. Czego dotyczy państwa wniosek? Dotyczy budowy i zagospodarowania terenu na jednym z patio wewnętrznych ośrodka, na którym ma powstać siłownia terenowa dla naszych wychowanków, połączona korytarzem tak naprawdę z zapleczem sportowym, z salą gimnastyczną, z basenem, wszystko w jednym miejscu. To nam domknie pewien tak naprawdę obszar tej kultury fizycznej szeroko pojmowanej. I to, co najistotniejsze, chcemy... Ja w takich czasach byłem wychowywany, może to jest dzisiaj dla młodzieży dziwne, ale chcemy wyprowadzać dzieci i zawsze tak robiliśmy, jak najwięcej na zewnątrz. Jak najmniej zajęć wewnątrz, jeżeli tylko pozwala pogoda, wychodzimy na zewnątrz, więc przenosimy tą kulturę fizyczną na formuły zewnętrzne. To tak naprawdę powoduje hartowanie, tak? Dzieci, świeże powietrze, przeróżne warunki atmosferyczne. Rzeczy nie do przecenienia gdzieś w przyszłości. Stąd ten pomysł na tą siłownię i w tym kierunku będziemy zmierzać. Mam nadzieję, że uda nam się przepchnąć. No tak jak wspomniałem, każdy z nas, każdy z mieszkańców województwa ma jeden głos i warto chyba wesprzeć właśnie takie projekty, które rzeczywiście zmieniają tą naszą rzeczywistość lokalną. Znaczy ja zachęcam bardzo, tak? Wiemy o wielu projektach, które się odbywały z projektów budżetu radomskiego, teraz województwa mazowieckiego, czwartej edycji. To są zdecydowanie większe pieniądze też do pozyskania z budżetu województwa mazowieckiego. Dużo większe inwestycje można przeprowadzać. Zachęcam do składania, to naprawdę jest niewiele pracy. Trzeba próbować. Mam nadzieję, że się uda zebrać tą właściwą ilość głosów odpowiednią, żebyśmy przebrnęli. My jesteśmy placówką prowadzoną przez samorząd województwa mazowieckiego, więc tam może jest odrobinkę prościej pewne rzeczy robione. My nie jesteśmy prowadzeni przez prezydenta miasta Radomia, nie podlegamy prezydentowi, tylko jesteśmy tą wojewódzką placówką. Więc trochę częściej mamy kontakt z pieniędzmi, mam wrażenie, no, unijnymi, zewnętrznymi, w większym wydaniu. Łatwiej troszeczkę nas jest finansować, to ze względu na to, że podległość jest pod samorząd województwa mazowieckiego. Ale zachęcam do tego, żeby składać wnioski, bo one naprawdę skutkują gdzieś w efekcie dla całej społeczności lokalnej. Nie tylko i wyłącznie dla podopiecznego ośrodka naszego. Głosowanie potrwa do 18 czerwca, ale już teraz, no może nie teraz, ale od piątku warto oddać swój głos, żeby się nie zmarnował. Panie dyrektorze, na początku roku otworzyli państwo nowy basen ozonowany w ośrodku przy ulicy Struga. Rok 2023 zaczął się dla państwa bardzo obiecująco, można powiedzieć. Mamy już prawie połowę roku, czy kolejne miesiące. To także dobry czas dla ośrodka? Ja mam nadzieję, że tak i tylko w taki sposób myślimy o przyszłości. Nie bierzemy tutaj negatywnych scenariuszy pod uwagę. Basen otworzyliśmy po remoncie prawie półrocznym. Jest to technologia nowa w Radomiu tak naprawdę. Ten ozon, zastosowanie ozonu sprawdza się. Już można z perspektywy kilku miesięcy powiedzieć, że się sprawdza. Że było warto. Było warto. Ktoś, kto kiedykolwiek korzystał z basenu w tradycyjnej formie, czy chlorowanego i wejdzie do basenu ozonowanego, dostrzeże natychmiast różnicę, tak? W oddziaływaniu na skórę, na drogi oddechowe, na oczy. Jest masę tych różnic. Warto, naprawdę warto. Natomiast przyszłość... No to jest najciekawsze zawsze. Mamy no, szerokie plany, zobaczymy jak nam finanse pozwolą województwa mazowieckiego, ale przymierzamy się do bardzo poważnych inwestycji na terenie ośrodka, do wyburzenia części ośrodka, potem stawiania w tym miejscu nowego budynku kilkukondygnacyjnego z salą widowiskową, z 8 pomieszczeniami lekcyjnymi dodatkowymi. Brakuje nam sal, mówiąc krótko.
Nie mamy pomieszczeń dydaktycznych, zaczynamy się troszeczkę dusić w tych budynkach, w których jesteśmy, ponieważ nie mamy terenu, niestety wokół siebie jesteśmy obudowani z każdej strony, więc musimy troszeczkę jak na Manhattanie uciekać w górę i to będziemy próbowali robić. Mam nadzieję, że w tym roku uda się etap projektowy, pozwoleń na budowę, czyli dokumentacyjny do początku przyszłego roku, a gdzieś z końcówką następnego roku, 2024, ewentualna budowa, wbicie łopaty. Mhm. No i liczymy, że około półtora roku powinniśmy temat zamknąć budowlano. Tak, a zatem nie jest to temat, który pozostaje tylko i wyłącznie w sferze marzeń czy pragnień. On będzie zrealizowany. Marzymy o tym, żeby tak było, ale no, te marzenia muszą być również w rozmowach z naszymi włodarzami, z przedstawicielami, z marszałkiem województwa, z wicemarszałkiem, z dyrektorem Departamentu Edukacji, Nadzoru Właścicielskiego. I te pierwsze rozmowy no, bardzo optymistycznie mnie nastrajają do tego, że jest szansa na to, żebyśmy poszli w tym kierunku. Kwestie finansowe, które myślę, że wszyscy są w tej chwili w trudnej sytuacji, żeby przewidzieć, co nam dzisiejsze czasy jutro przyniosą. Tak, co będzie z CIT-em, co będzie z sytuacją na wschodzie, to wiele składowych na to ma wpływ tak naprawdę. Panie dyrektorze, według danych statystycznych w Polsce żyje ponad 100 tysięcy osób niewidomych i słabowidzących. Mierzą się one z wieloma problemami, często także z brakiem zrozumienia. Jak jest w Radomiu? Czy Radom jest miastem, miejscem przyjaznym dla osób niewidomych i słabowidzących? Zawsze może być lepiej, o tak powiem. Na pewno nie jesteśmy wyznacznikiem dla reszty Polski, ale pewne rzeczy są widoczne, czy zmiany w sposobie myślenia wokół osób niewidomych. Instytucje niektóre zmieniają też sposób myślenia. Tutaj chyba taka najbardziej widoczna sytuacja to jest sąsiedzkie z państwem Muzeum Malczewskiego, to jest Muzeum Wsi Radomskiej, ale to są placówki podległe marszałkowi. Natomiast na terenie samego miasta, w placówkach miejskich, no, dyskusyjne dosyć niektóre rzeczy. Jest kilka elementów obrajlowionych, choćby po szlaku turystycznym w Radomiu, które mogą niewidomi odczytywać, ale wciąż jest to zdecydowanie za mało. Mam wrażenie też, że troszeczkę inaczej już teraz sygnalizacja dźwiękowa dla przejścia, dla pieszych, kiedyś funkcjonująca we właściwy sposób, dająca niewidomym właściwy sygnał do przechodzenia na jednej tonacji. Teraz no, niewiele może spaceruje na przejściach dla pieszych, ale na tych, którymi się udaje wchodzić, to mam wrażenie, że każdy jest w innej tonacji. A dla niewidomego to jest sprzeczny sygnał tak naprawdę. Coraz mniej widzę też typowo guskowych powierzchni przed przejściami dla pieszych. Niektóre owszem są budowane, ale niektóre gdzieś się zapomina przy wymianie nawierzchni, że niewidomy będzie wchodził na to przejście dla pieszych. I dla niego zmiana nawierzchni pod nogami jest takim ewidentnym sygnałem, że za sekundę będzie przejście dla pieszych, tak? Że to jest to właściwe miejsce, gdzie może próbować przechodzić, sygnalizować wejście na przejście. No, tutaj tak różnie bywa, ale też, żeby nie wyszło bardzo pesymistycznie, jak sięgniemy wzrokiem do lat, no, nawet końcówki 90., a to, co dziś w środowisku radomskim, czy w samym Radomiu, jeśli chodzi o tolerancję wobec niepełnosprawnych, to jest przepaść. To w ogóle nie da się nawet porównać tamtego okresu. Oswoiliśmy się, żyjemy razem na jednym świecie, w jednym mieście. Funkcjonujemy ze sobą, nauczyliśmy się funkcjonować ze sobą i niepełnosprawni nie stanowią już takiej sensacji, jak to kiedyś było, że no praktycznie ktoś się za kimś oglądał na ulicy niejednokrotnie. Dziś już takich sytuacji się nie obserwuje prawie w ogóle. One są bardzo sporadyczne. Tu są ogromne zmiany. Natomiast te wszystkie inne techniczne czy technologiczne, one nie są niestety za sobą ogromne nakłady finansowe, tak. Myślę, że to jest zdecydowanym problemem, który gdzieś w mieście zawsze będą pewnie ważniejsze problemy czy tematy. Mhm, ale o tych sprawach, o których pan mówi, warto także mówić i warto je podnosić. Do tego jest też nasz program, abyśmy nie uciekali czy unikali też i trudnych tematów, i trudnych zagadnień. Panie dyrektorze, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu działa już ponad 30 lat. Powstał w 1991 roku i był pierwszą tego typu placówką w Polsce, a zatem to państwo przecierali szlak innym. Żeby doprecyzować, ośrodek powstał, jeśli dobrze pamiętam, uchwała Mazowieckiego
kuratora oświaty wtedy była w 90 roku. W 91 fizycznie weszły pierwsze dzieci. Datujemy się od 90. Radomskiego. Tak, Radomskiego. O tak, ma pan rację, absolutnie. To przed reformą terytorialną. Natomiast datujemy się z 90 roku, stąd za 2 lata się przymierzamy do 35-lecia placówki. Natomiast ta innowacyjność czy inność nasza polegała na tym, że do momentu powstania ośrodka w Radomiu nikt nie podejmował problematyki osób niewidomych i słabowidzących z wadami współtowarzyszącymi w postaci dysfunkcji umysłowych, niepełnosprawności umysłowej. Owszem, było 9 placówek na terenie Polski kształcących niewidomych i słabowidzących, ale tylko i wyłącznie w normie intelektualnej. My natomiast poszliśmy wtedy w zupełnie innym kierunku. Nie dotknęliśmy do dnia dzisiejszego tematyki normy intelektualnej. Zajmujemy się tylko i wyłącznie sprzężeniami. Stąd ta nasza inność wtedy. Dziś niż demograficzny wiele rzeczy, inkluzywność, integracja szeroko pojęta, no, ale wymusiła na pozostałych ośrodkach to, że czy wrocławski, czy krakowski, czy Laski Warszawskie, czy Poznań, to oni idą powoli w kierunku również sprzężeń. Już nie uciekają od sprzężeń, nie mają wyjścia po prostu. A my nadal trwamy tak naprawdę przy sprzężeniach, norm intelektualnych nie dotykamy, nie mamy do tego zaplecza przede wszystkim. Panie dyrektorze, na koniec powiedzmy może jeszcze o procedurze przyjmowania nowych wychowanków. Czy to jest proces trudny, długotrwały, można powiedzieć zniechęcający? To jest bardzo prosty proces i proszę pamiętać, to co jest istotą ośrodka, my się nie zajmujemy tylko i wyłącznie osobami niewidomymi i słabowidzącymi, ale również szeroko pojętą szkołą życia, w cudzysłowie, bo to jest takie trochę literackie określenie, nie naukowe. Kształcimy dzieci poniżej normy intelektualnej, z wyjątkiem upośledzeń w stopniu lekkich, ale wszystkie w dół, umiarkowane, znaczne i głębokie. Natomiast procedura jest wyjątkowo prosta, to jest orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Zgłoszenie się do nas, my kierujemy już do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, do właściwego departamentu. Procedura trwa około tygodnia, dwóch. Dziecko trafia do nas, jeżeli kwalifikuje się do nas i rozpoczyna u nas naukę, może również rozpoczynać pobyt, bo jesteśmy placówką z internatem, tak, że jest ta możliwość wielorakiego oddziaływania i feryjną placówką jesteśmy, czyli tak naprawdę pracujemy, czy nie pracujemy, tylko ferie zimowe, wakacje, Boże Narodzenie i Wielkanoc, ale 1-3 maja, 1 listopada, 11 są dla nas niepracujące. Dzieci pozostają pod opieką placówki, są zaopiekowane, sobota, niedziela. Mhm. A zatem można powiedzieć, są państwo otwarci także na nowych wychowanków. Oczywiście, że tak, zapraszamy. I mogą oni już się zgłaszać. Tu zapraszamy. Mury są otwarte. Zapraszamy serdecznie. Państwa serca. Oczywiście, że tak. Stawiamy tu już kropkę. Norbert Barszczewski, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu, był gościem dzisiejszego programu Kontrast. Maciej Zieliński, ja kłaniam się nisko również naszemu gościowi i zapraszam państwa na kolejny Kontrast już jutro. Do zobaczenia, do usłyszenia. Od 30 lat Caritas Diecezji Radomskiej pomaga najbardziej potrzebującym. To tysiące dziecięcych uśmiechów. To setki wydawanych dziennie obiadów dla bezdomnych. To letnie i zimowe obozy. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Jadłodajnie. Domy dla dzieci. Warsztaty terapii zajęciowej czy streetworkerzy. Teraz Ty możesz dołączyć do tej pomocy i czynić dobro. Przekaż 1,5%. To miłość, która procentuje.